Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, właśnie sprawdziłem sobie to ostatnie nagranie i tam trzeba było klikać X-a. No, ale ciężko to zauważyć, kiedy trzymacie cztery klawisze i żeby naciskać jeszcze piąty, kurczę, przytrzymać go, dało radę, no ale żeby zwrócić uwagę na to, że trzeba naciskać, a nie trzymać. No było to w sumie logiczne, bo on się tam chciał przeczołgać, więc potrzebował siły, więc z automatu trzeba naciskać. No, mało istotne, wracamy do naszej enigmatycznej koleżanki, która prawdopodobnie idzie się zapoznać z Zitanem. Postać nam przeżyła na szczęście, więc jeszcze jakieś wątki z nią będą poruszane. Tylko czy on będzie w stanie rozwiązać tą całą zagadkę, to nie jestem w stanie powiedzieć. Zobaczymy. Ciekawe, jak też by wyglądała ta scena, kiedy by nas nie poraziły te prądy? Czy to w ogóle by miało miejsce? Silna babka. Nie wiem, co bym sobie pomyślał na jej Ethan? miejscu. Czy to jest jakiś Ethan, słyszysz mnie? niskiej klasy gangster, który sobie nie radzi w robocie? Ale kręci ją, zdecydowanie. Masz straszną gorączkę. Czy to są ślady oparzeń? Muszę zdjąć ci ubranie, żeby zdezynfekować rany. Nie wiem, czy on chce twoich dezynfekcji. Ja pierdzielę. Może było jednak się pozbyć? Boże, pozbyć, poddać. Poważne oparzenia. Po co go dotykasz po tym? Nie wiem, czy potrafię ci pomóc. Ta, obróć go. Masz poharatane ręce. Trzeba odkazić te rany. To już mówiłem, jaki był mój pomysł, żeby się nie pociąć, no ale. Ty czekaj, bo to pudełeczko jest. Nie rozumiem. Po co mu te figurki origami? Okej, mogliśmy tu przez to jakieś zamieszanie wprowadzić. Wejdź tu. Jeszcze nie widziałam nikogo w takim stanie. Jak on sobie to zrobił? Nie jestem lekarzem, ale zrobię, co mogę.
zamknięte, to jest dobry pomysł na to oparzenie. Chyba, że ona to chce na rękę. Na rękę, no tak. O, teraz jaka delikatna. Odkaziłam ci skaleczenia. Maść. Też można by to było zabandażować najpierw. Ale dobra, smarujmy. Maść na pocięcia? Nie. Powinno ci ulżyć. Bandaże. Na łapsko. Dobra. No jeszcze lekarstwo i spadamy do siebie. Czy już nie? Co jest? Aha, chyba trzeba. Kurczę, drażni mnie to czasami. Zakręcimy go teraz? A nie, tu bandaże. Okej. Okay. Zrobiłam co mogłam. Jak się czujesz? Myślałem, że zakręcimy mu w głowie, żeby się pożygał i stracił przytomność. No, ale jednak nie. Jest nieprzytomny. Muszę poczekać. Może się obudzi. Czemu tak jej na nim zależy? Jak się czujesz? Bywało lepiej. Ile tak leżałem? Ze 3 godziny. Jesteś tym aniołem stróżem? Ze 3 dni. Nawet mnie nie znasz. Jak byłam dzieckiem, zawsze opiekowałam się moimi młodszymi braćmi. Ciągle tłukli się z innymi chłopakami. No i wszystko jasne. No, chyba lubię być aniołem stróżem. Mówiłaś, że jesteś tu, bo masz problemy ze snem? Kilka ostatnich miesięcy nie było dla mnie łatwych. Takie rzeczy człowiek woli zapomnieć. Próbuję żyć dalej, ale nie jest łatwo. Czyli wpakowałeś się w kłopoty? Większe niż potrafisz sobie wyobrazić. Nie, kurde, ona źle powie. Przeprosi go. Albo nic nie powie. Dziękuję, że mi pomogłaś, ale dla twojego dobra lepiej nie mówmy już o tym.
Może będę mogła jakoś pomóc. Nikt nie może mi pomóc. I tak dużo zrobiłaś, Madison. Dobra. To ja idę. Trzymaj się. Rozum, lewy może chodzić. No dajże to pudło. No. No żartuję, że on teraz tam pojedzie. Nowy bonus, czyli to, że ona zobaczyła pudełko. To nie ja, przysięgam wam, to nie ja! Nie mam z tym nic wspólnego, nigdy nikogo nie zabiłem! Serio? To czemu uciekałeś, kiedy się u ciebie zjawiliśmy? Przecież już wam mówiłem, nie zgłosiłem się u kuratora. Nie chciałem wracać do Paki. Kiedy zobaczyłem gliny, to spękałem. Nie myślałem, co robię. Sprawdziliśmy jego zeznanie. Ma alibi na 3 morderstwa. Ten drań pasował nam idealnie. Chyba kurwa. Tobie. Ash? Dobra. Jest tu matka Shauna Marsa. Chcę z panem rozmawiać. No to ciekawe. To było kilka miesięcy temu. W środku nocy. Strasznie lano. Ethan wrócił do domu jakoś około 3:00. Był przemoknięty. Zapytałam, gdzie był, a on zaczął mówić coś o tonięciu, o deszczu. O, zupełnie bez sensu. A jego spojrzenie... coś dziwnego. Jakby... nie był sam. Może nie mieć związku, ale kiedy następnego dnia ogłosili znowu kolejną ofiarę, zabójcę z origami. Znajdźcie Shauna, błagam was. Jestem porucznik kartel Blake, a to agent Norman Jayden z FBI. Według naszych informacji Ethan Mars jest pańskim pacjentem. Chcielibyśmy zadać panu parę pytań o niego. Przykro mi, ale to niemożliwe. Że co proszę? Obowiązuje mnie poufność. W żadnym wypadku nie mogę mówić o pacjentach. Moim zadaniem jest znaleźć Shauna Marsa. I mamy w dupie jakieś pierdolone zakazy. Od tego może zależeć życie Shauna. Niech pan powie, doktorze, co pan wie. Przykro mi, nie mogę pomóc. Poproszę panów o wyjście. Musi pan współpracować. Może się zaraz wkurzy. Pomoc. Jakąś psychologa. Czy pan mi grozi? Ja tylko dobrze panu radzę, doktorze. Kurde, on to napisy 2 razy przelecą, nie zdążył wszystkich. Wiem, że nie chroni pan mordercy. Jeśli pan coś wie, musimy wiedzieć, doktorze. Zadzwonię na policję i złożę skargę na pana zachowanie. Doktorze, zaczyna mi pan grać na nerwach. Zależy mi tylko na uratowaniu dzieciakowi życia. Więc niech pan będzie tak dobry i powie nam, co pan wie, albo zaraz puszczą mi nerwy. Kompletnie ci odbiłem. Nie mieszaj się, Jayden. Facet coś wie i nie wyjdę stąd, dopóki nie powie mi wszystkiego. Nie ma pan prawa! To się porobiło. No, doktorze, zrobimy to po dobroci, czy nie?
Wybieraj pan. O! Co z tobą, Norman? Masz tykora? Nie lubisz brudzić sobie rąk, co? Myślałem, że chcesz ratować dzieciaka. Chcę ratować Shona Marsa tak samo jak ty, ale to nie daje mi prawa robić, co mi się podoba. Więc natychmiast przestań odstawiać cyrki! Pożałujesz tego, Jayden. Bądź pewien, że ja nie zapomnę o tym. Ethan Mars cierpi na zaburzenia po śmierci pierwszego syna. Czuję się za nią odpowiedzialny. To rodzaj chorobliwej neurozy. Ma urojenia, widzi martwe ciała. Kilka tygodni temu... Nic takiego nie zauważyłem. W sesji znalazłem to na podłodze. Musiało mu wypaść z kieszeni. To go zgarną. I to bez dwóch zdań. Ash, zwołaj wszystkich. Robimy obławę na Ethana Marsa. Pilnujcie jego dom, dzień i noc. Wyślijcie za nim list kończy do wszystkich agencji. Obstawcie dworce kolejowe, autobusowe i lotniska. Niech wszyscy gliniarze w tym mieście mają oczy otwarte. Jak gość się ruszy, mamy o tym wiedzieć. Tak. Ethan Mars to zabójca z origami. No ale to... Kurczę, nie może być tam. Nie może być on, bo to za szybko by się wszystko podziało. A przy końcu gry na pewno nie jesteśmy, bo... Który to jest? 9 odcinek? Może nawet mniej. Widzę, że do tatusia przyszliśmy. No ale drogi Shelby, to jest chyba niewłaściwy trop. A co tu się wyprawia? Bu. Aj. Nieźle. Dziękuję. Proszę wejść, panie Shelby. Filiżanka kawy? O nie, dziękuję. Grappa? Raz spróbowałem. Właściciel pola pewnie nadal mnie szuka. To ciekawy sport. Wymaga siły, ale również opanowania i absolutnej precyzji. Może rozegramy partyjkę? Tutaj nie musi się pan bać, że zniszczy murawę. Dobra. Proszę zdjąć kurtkę i wziąć kij. Piłki są w koszyku. Najważniejsze to właściwie chwycić kij. Gdy jest pan gotów, uderza pan. Ale przy dupcu. No, to dopiero pierwsza piłka. Następną powinien pan uderzyć mocniej. No, bez kitu. Chyba nie zaprosił mnie pan tylko na golfa, panie Kramer. Słyszałem, że wypytywał pan o mojego syna. Zgadza się. Chcę wiedzieć, czy Gordy ma związek ze sprawą zabójcy z origami. Kurwa, przyspieszyłem trochę.
tylko duma tam z siebie. Twojego syna nic nie łączy z tą podobną sprawą. Więc nie ma się czego obawiać z mojej strony. Nie ma powodu dręczyć mi syna. Mówiłem, nie ma z tym nic wspólnego. Z całym szacunkiem, panie Kramer, ale to ja decyduję, jak prowadzę dochodzenie. Mam duże wpływy, panie szef. I dobrze płacę za lojalność. Łapoteczka. Chce mnie pan kupić? Ja tylko pomagam panu zrozumieć, co jest dla pana korzystne. Ile pan chce za sprawę mojego syna? Chyba źle się zrozumieliśmy. Nie pogrywam. Proszę zostawić mojego syna. Pożałuję pana. Miłego dnia, panie Kramer. Ta policja odpuściła. A ten się nie boi. Mi się wydaje, że może on jest... Kurczę, jakimś, nie wiem, pedofilem czy coś. Ale nic młodemu nie zrobił. Bardziej mnie ciekawi, jak Ethan się wytłumaczy. Porcelanowe jaszczurki nie pasują do reszty tych staroci. Wyglądają na nowe. No i jaszczurka też była na origami. No, mamy coś w środeczku. Puknij tym. No i proszę. Jakaś w ogóle spalona melina. Że się tak nie boję po tych kuźwa dwóch incydentach, które przyszedł. Stwierdziła się na melinę jakąś tam. Dobra, czekaj, bo tu jeszcze coś może być. Chyba nie. Dobra, siadamy. I puszczamy. O kurde. Jeśli uda ci się to zrobić, dostaniesz nagrodę. Mogę sobie wybrać który?
Co my z tym? Z tego jakieś jeszcze zrobimy? Masz 4 minuty i 30 sekund. Tam jest siekiera. Nie, dobra, czekaj. Może to będzie brutalne, ale... Tylko pytanie też jest takie... Czemu oni nam zostawili to na wierzchu? Czy to jest jakieś inne wyjście? Dobra, magazynu i to wszystko tu. Nożyk jakiś. Piła by się mogła normalnie tu uczyć od tego. Masz 3 minuty i 30 sekund. Spoko, mordę, zaraz ogarniemy. A umyj swego po raz ostatni. Połóż. To prawda, golniemy. No, odwaga. Coś tu? Jakieś przeciwbólowce może, no. Pierdolę, jaki arsenał. Masz 3 minuty. Nożyczki, o Boż. Czy to wszystko? Czy jeszcze coś tu mogę znaleźć? Trawki nie ma. Wydaje mi się, że jest trawka za zebranie tych wszystkich tutaj. Badziewi. Znaczy, przynajmniej powinno być, a może w ten sposób. Można wyjść po prostu. Nie, no tniemy. Tylko teraz mamy tyle fantów. Co mi to dało? Chyba jak sobie obetniemy, powinno się polać.
Reszter. Znowu? Czas się zatrzyma. Dobra. No odłóżesz to. Oh fuck. Chyba się nam zrękolił. Nie no, naiwny. Kurde, nie wiem, teraz czy siekiera? Czy ten nóż? A, bierę tosek. Raz kozie śmierć, nie? Masz 1 minutę i 30 sekund. No to nie, bo czasu braknie. Chyba, że on nie chce tym. Nie wierzę w ciebie. Wiesz, ta siekiera. Czemu on nie chce tym tego? Jakieś sadomaso, nie? Masz 50 sekund. No nie, no... A, dobra. Kuman. Masz 40 sekund. I ciach, nie będzie po problemie. A czemu tężej się obciął? Podstałem jest rozwiązanie. A pierdziele. Sorry, ziom. Postaram się już więcej nad tobą nie znęcać. Ah!
To nieźle. Tylko wiesz, nowy bonus. Złota rączka. Czyli to jest za obcięcie palca, czy za zebranie wszystkich, tego nie wiem. No ale to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Emocjonalnie było i decyzje były na pewno trudne. Także dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej.